Cześć, witajcie z tej strony Waldus i w dzisiejszym odcinku będziemy testowali nowy łuk w ratowaniu świata, który został dodany do sklepu okolicznościowego i możecie go sobie zakupić za 1680 golda. I w dzisiejszym filmie sobie pogramy nim, zobaczymy z czym to się je, czy jest użyteczny, czy też nie. Generalnie będziemy wnioski wyciągać po dwóch misjach, które sobie zagramy. I teraz tak, jest to szybkostrzelny łuk, którego strzały wypuszczają chmurę śmierdzącego gazu po trafieniu, więc obstawiam na stówkę, że to będzie trująca chmura pary, która powiedzmy nie była zbytnio użyteczna w ratowaniu świata, dużo ludzi tym nie grało, fajna rzecz do pobawienia się, ale furory to nie robiło. Chociaż w pewnym okresie przez bodajże jeden tydzień była zepsuta, zadawała miliony obrażeń. Wtedy fajnie się tym grało, no bo było to zepsute, nie ukrywajmy. Jak coś jest zepsute w ratowaniu świata, to jest to zajebista sprawa i warto się tym zainteresować, wiecie o co chodzi. Teraz tak, mamy również dostępny zespół bohaterów, warto to sobie kupić, bo tych slotów nigdy za wiele na nasze buildy, więc 10 tysięcy golda jest to warte swojej ceny, bo tego golda powiedzmy teraz leci go bardzo mnóstwo na tych misjach. Leci go mnóstwo, a Waldek dalej ma 9300 i zawsze ma problem z tym goldem. Nie wiem jak to się dzieje, będzie trzeba chyba zacząć grać endury na nowo, bo trzeba jeszcze karnecik wbić. I teraz tak, moi drodzy, jak go sobie zbudowałem, tylko go znajdę, moi drodzy, w gąszczu tych moich schematów. Budowałem go w ten sposób. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to jest to żywioł, bo jest albo fizyk, albo ogień, woda i siły natury. Nie ma żywiołu energetycznego, który powiedzmy jest moim faworytem przy wyborze żywiołu z tego tytułu, że przestawianie tych broni to nie za bardzo mi się chce i jestem trochę leniwy i wolę coś po prostu używać na wszystkich misjach, a nie, że po prostu ogień na wodę, wiecie o co chodzi, wybierać te schematy. No po prostu wolę strzelić, zadać damage, uśmiercić, wiecie o co chodzi. Oczywiście pustaki, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I teraz tak, w tym filmie zagramy sobie dwie misje. Jedną zagramy z łukiem ustawionym na żywioł fizyczny, a drugą misję zagramy sobie z łukiem ustawionym pod jakiś żywioł i po prostu wybierzemy misję, w której ta broń będzie się po prostu lepiej spisywać, więc po prostu jak będzie burza naturalna, to wybierzemy żywioł ognisty, wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o perki, no to mogliście zauważyć, modyfikator obrażenia krytyczne, to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o bronię w ratowaniu świata i generalnie mamy tutaj też plus 36% obrażeń zadawanych gielnym potworom i bossom. I w sumie można by było wsadzić tu ból, bo prawdopodobnie ta chmura bije z bólu, więc to można ewentualnie wcisnąć, ale to po prostu zobaczymy w praniu. Jeżeli chodzi o ostatni perk, wszystkie pierwotne bronie mają te perki i moim zdaniem najlepszy jest ten, który daje plus 30% obrażeń zadawanych celom mających więcej niż 85% zdrowia. I według mnie jest to perk zajebisty z tego tytułu, że jeżeli chodzi o te dodawanie sobie szału, no to to nie bardzo, a jeżeli chodzi o dodawanie szału pupilowi, no to generalnie jeżeli ktoś gra pod te zwierzaki, to może być to przydatne. Ja nigdy pod to nie grałem, ale sobie to przetestujemy. Zanim przejdziemy do misji, no to garść informacji dla was. Pierwszą z nich będzie to, że Waldek założył drugi kanał, więc jeżeli mój drogi widzu jesteś zainteresowany jakimiś innymi grami w moim wykonaniu niż Fortnite, to warto sobie wbić zasubskrybować, linka macie w opisie. I też polecam sobie wbić na Discorda, bo tam dostaniecie zawsze powiadomienie o nowym filmie. Także bez zbędnego przedłużania już lecimy z misją i testowaniem nowego łuku. Dobrze moi drodzy, misja 140, jeden atlas i teraz tak, obudowane tunele, zobaczymy jak ten łuk będzie się sprawdzał, ile damage'u będzie bił. I teraz tak, moi drodzy, mgielny potwór, wiadomo, tutaj ten perk z damage'em w jakby niezranione cele, te 30%, nie będzie zbytnio działo, bo są tunele zrobione, ale moi drodzy, z tego co widzę, ten łuk bije z bólu ta para, więc warto tutaj może wrzucić tego perka zamiast damage w mgielne potwory i bossy, wrzucić po prostu perk w zwiększenie obrażeń mobom, które mają damage z bólu, mają ból założony. O, na hitka zjąłem, jak miło, przyjemnie. Jak ta chmura bije? Chyba niezbyt dużo, chociaż z drugiej strony zaraz się o tym przekonamy. Strzelmy se tu i zobaczmy. 12 koła. Moim zdaniem jest to taki dodatek do tego łuku. Wiadomo, tutaj w parach też robi robotę, nie ukrywajmy. Tutaj chłop widzę tunelik ze strzałkami zrobił. Okej. Okay. Zobacz, co tu się będzie działo. Szkoda, że tutaj inaczej tego nie zbudował, jakieś wypychające etc. Tak jak na przykład ja zrobiłem.
Będą się tędy przebijać, widzę moby. Ale tutaj też jest dosyć mocno obudowane, także nie ma co się martwić. Dobrze, strzelajmy dalej z tego łuku. O, widzę gielnego potwora. No to zobaczmy, ile demelu. 405 koła, wiadomo, gielny potwór jest fizyczny, więc ten łuk będzie się też ładniej wbijał. 400 koła. Ej, nawet spoko damage, nie ukrywajmy. 200 tysięcy? Nie zdążył. Chmura pary go zabiła. Okej. Okay. 600 tysięcy? Ładny damage? Wysadzi mi tunel. W pizdu. Miło. Bardzo miło. Dzięki. Dobra. Co my tutaj mamy? No będziemy to bronić, nie jest to... A, cały tunel poszedł. I burza zmieniła kierunek. Dobra. Ale mi się wydaje, że to misję sobie na spokojnie wystrzelamy. Na luziku. Rzucę sobie tu red. Bo czemu by nie? Z tej strony... Ojojoj! Trafiłem! Ty, ale tutaj trafiłem, zoba! Ładnie! Pysz! 601 tysięcy. Tutaj mobek chyba sobie umrze od chmary. Od chmary, chmury! I od innych trapów, okej. Okay. Muszę powiedzieć, że bardzo spoko się z tym gra, tylko jest jeden szkopu, trzeba trafiać. Waldek trafiać nie potrafi. Fajny jest ten extra damage z tego, z tej chmury. Nie jest to zbyt dużo, ale zawsze jest. Dobra, trzeba patrzeć na tych gagatków z beczkami. Okej, okay, nie wysać tylko. Jeszcze go leczy, nie? Niedobrze. Niedobrze. No czemu on nie chce umierać? Co jest? Tak go leczy? Nieładnie. Rzucił. Widzicie, Waldek nie potrafi... Nie potrafię trafiać. No co jest? Tutaj, Ket? Co jest? Ej, widzieliście te zbugowane hitboxy? Czy to ja nie trafiam? Ja chyba nie trafiam. Jeżeli chodzi o ten, o jakby to powiedzieć, jest lepszy od Xona, nie jest, no to na pewno. Bo generalnie Xonę możesz tak na pałę strzelać i tak coś zabijesz, a tym no niestety no musisz trafić w oponenta. To może być trochę trudne. Okej. Okay. Faker. Milion damage'u. Wow. Nie sądziłem, że ten łuk potrafi wyciągnąć milion damage'u. Okej. Okay. Mura pary, coś tam bije. Okej. Okay. A, widzę, gościu wyszedł z misji. Czy Atlas dostaje? Nie dostaje. Także jest chyba git. Okej. Okay. Ja go podniosę. Because why not? I Taker na hita? Nie na hita. Kryt nie wszedł. Okej. Okay. Dobra, 700 tysięcy. Czy to było 70? Nie jestem do końca pewny. 143 koła. Ej, mi się wydaje, czy hitboxy nie wchodzą. Nie będę ukrywał, że tak trochę dziwnie to wygląda, że ja strzelam prosto w moba i on nie dostaje obrażeń takich jak powinien. Albo to po prostu kryt nie siada. No proste, logiczne. Nie no, 3.20, zaraz boss będzie. Raczej boss się nie przebije. Tak myślę. Bardzo ładny damage. Jak wejdzie damage, to bardzo ładnie bije. A jak nie wejdzie, to nie wejdzie. No proste, no. Wiadomo o co chodzi. Pyś? Nie, po prostu ja nie umiem trafiać, bo jestem ulungiem. Okej, okay, zobaczmy. Jedno, dwie czakomiotki na hita zbiłem. Bardzo ładnie. No nie potrafię trafiać. Zaraz, to nie jest broń dla mnie, to od razu mówię. Xenon jest jak najbardziej okej, okay, ale to absolutnie... To, no zobacz, no pochlastam się zaraz. Tak ja tutaj połowę amunicji w śmietnik normalnie wyrzuciłem. Okej. Okay. Przebiły się, nie przebiły się. Jak pojawi się boss, teraz sztandar postawię. Gdzie jest ten ciskacz? Tak, gdzieś słyszę, ale nie mogę zlokalizować gdzie. Ja mam potężny łuk śmierdzący. O, idzie beczka. No, ty no, ej. Przesada. 500 000. Okej, okay, spoko. Taker? Może nie Taker, tylko ten. Taker! Widzicie, ja już nie ogarniam, co jest czym w tej grze. Chociaż z drugiej strony możecie zauważyć, jak ta chmura pary bije. Bo jak nie trafiasz, to tak jest. 715 tysięcy. Tu na hitka. Ej, i pół hita zbiłem Takera. Wow. Ale to wiadomo, o farach, nie? Bo farach też jakby daje ten damage w różne cele. Jakiś tam procent. Bardzo ładnie. Bardzo ładny hitek.
Okej. Tam jest ten ciskacz. Lober tak zwany. Pyś. Rzućmy sobie turret. A on już bossa zbił, okej. No jak bossa zbił, to super. Ładny headshot, mgielny na hita. Podoba mi się to. Damage jest spoko, to muszę powiedzieć, że damage jest spoko, to na obrażenia nie można narzekać. Ale jeżeli chodzi o jakby feeling z grania, to nie jest aktualnie broń dla mnie. Z tego tytułu, że no ja zezuję, to widać, zresztą sami widzicie, to masakra. Ewidentna. Ta chmura pary, nawet jak nie trafisz, to też nie bije zbyt dużo, więc no... Jak trafimy, to jest spoko damage, jak nie trafimy, no to tak chmura pary coś tam obija, ale to nie jest nic specjalnego. 10 sekund do końca. Easy misyjka. Łuk spoko. Spoko się tym gra, ale to nie jest broń dla mnie. Zmieńmy żywioł na tej broni i zobaczymy, co się wydarzy. Kolejna misja, 160 razy 4. Napraw schron i nie będę ukrywał, ja tutaj nie zamierzam już więcej nic budować z tego tytułu, że chcę sprawdzić ten łuk w akcji. Zbudowałem tylko coś takiego. Takie powiedziałbym, spodobało mi się teraz ostatnio używanie tego, więc będę tego używał. Więc spróbujemy tą misję wystrzelać, tuneli nie będę budował. Matsy z bazy podkradnę, bo dlaczego by nie. Chłop postawił obrońców trzech, gra na gitarze. Więc jest to całkiem ok. 25 sekund do ataku i zobaczymy, jak ten łuk będzie się sprawdzał na misji 160. I teraz tak, burza naturalna, łuk ognisty, nie będę ukrywał, zrobiłem sobie 3 takie łuki pod każdy żywioł z tego tytułu, że no chciałem zagrać mi z jakąś misję 160, a tutaj graczy no na niektórych misjach no raczej nie ujrzymy, na przykład na 4 atlasach, bo dzisiaj są 4 atlasy, a bardziej ludzie preferują na przykład napraw schron, ewakuację schronu grałem przed chwilą, ale mi się plik zesrał, więc no powiedzmy, że jest to dosyć słaba sprawa. Jeżeli chodzi o ten łuk, no to na tej misji ewakuacji schronu, no to tak średnio się sprawdzał, z tego tytułu, że ja po pierwsze nie trafiam, ta chmura pary nie bije zbyt dużo, więc no osobiście po tej misji mogę wyciągnąć wniosek taki, że no na misji 160 raczej bym tego nie używał, zresztą w poprzedniej misji powiedziałem, że no nie ukrywajmy, nie jest to broń dla mnie, bo nie trafiam, więc Xenon jest po prostu milion razy lepszy z tego tytułu, że tutaj zbytnio nie trzeba celować. Dobrze, zobaczymy, skąd idzie burza. Nie ukrywajmy, że to nie będzie tutaj zbyt dużo mobów, bo to jest napraw skron, tutaj nigdy nie było zbyt dużo mobów, więc no... Mam nadzieję, że będę miał okazję do czegoś postrzelać, ale w sumie tam widzę grupkę mobów, no to pach, pach. Jest czachomiotka. No, na hita ją zdjąłem, chmara ją zabiła, więc jest okej, nawet coś tam trafiłem. Jest to całkiem super. Prawa. Jeszcze fala czachomiotek, to tutaj już w ogóle nic ciekawego nie będzie. Zobaczymy na bosie, jak to się będzie sprawdzało. Ty no, tutaj nic nie idzie. Halo. Dobra, idą tym małym tunelem, to spróbujemy je zagazować, te moby. Oczywiście chmurą pary. O, idzie smasher. Tylko fizyczny, więc mój łuk ognisty tutaj zbyt dużo damage'u bić nie będzie. Ale coś tam ta chmura pary bije. Jak możecie zauważyć, no solo bym go chyba nie zrobił, tak myślę. O, idzie ten naturalny smasher, to już mi się bardziej podoba. Ej, całkiem okej damage, cały czas dostaje hitka. A, i on się wbije tu w ścianę, no to strzelę obok z tego tytułu, że może chmura pary coś mu zrobi. Okej, okay. A, no tutaj w ogóle strzeliłem nie to, co trzeba. Okej, okay, czachomiotkę na strzała zdjąłem. Idzie boss. Boss jest rykoszet, no to raczej sobie do niego nie postrzelam, chociaż w sumie... Zobacz. Aj, coś dostałem damage? Czekaj, stój w miejscu, bo muszę przycelować. Ty, niby rykoszet, a nie dostaję obrażeń. Co jest? Lol? Dobra. Ten sobie umarł. Idzie smasher. Postawię, zdążę postawić sztandar. Trochę wzmocni tą ścianę.
Okej. Okay. Ej, dziwne. Był rykoszet i ja damage'u nie dostawałem, lol. 345 tysięcy. Smasher się tutaj zablokował. W takim tempie to ja go za miesiąc ubiję. Okej. Okay. No 700 koła, nie? Maksymalnie. Oczywiście ja gram dalej w farach, nie? Jakbym grał królikiem Jonesim na pierwszym, na głównym, no to bym więcej tego damage'u wbijał, bo skryta by więcej siadało. To proste. Okej. Okay. Jestem ciekawy, czy jakoś można tą chmurę pary jeszcze skombić, tak żeby biła mocniej. Oczywiście z tego, co nam gra daje. Widzicie, jaki głupi smasher? Nie, dobrze. Ale możecie sobie zobaczyć, jaki damage to wbija. Na misji 160, 780 tysięcy, chyba to będzie max. No. Aż mi chłopak musiał pomóc, bo widział, że sobie nie daje rady. Także ten. No łuk jak łuk, nie? No, większość tych łuków w ratowaniu świata nie było zbyt rewelacyjnych. Oprócz Xenona i łuku Bum Bum, to się zgodzę. Chociaż łuk Bum Bum i tak potem dostał potężnego nerfa, co sprawiło, że przestał być, kurczę, widziany. Ale był mocną bronią kiedyś. Dobrze, tu widzę dalej Smasher. Okej, okay. Test obrażeń. Mi się wydaje, że więcej wbijałem się mając tą broń ustawioną na fizyku niż na żywioł antagonistyczny do misji. Tak mi się wydaje. tysięcy, chmura pary bije, śmierdząca chmura. Ja powiem wam tak, jakbyście grali tym łukiem 130 na jakichś misjach, nie wiem, 180, czy 100 i 80, no to by było nawet całkiem fajna zabawa. A tak, to na misjach 160 to zbytnio furory nie robi, taka jest prawda. Jest okej ten łuk, ale no generalnie większość ludzi tym grać nie będzie z tego tytułu, że są po prostu lepsze bronie w ratowaniu świata. Ja też tym łukiem grać zbytnio też nie będę z tego tytułu, że no ja nie potrafię trafiać i generalnie ten łuk nie ma... Nie ma żywiołu energetycznego, tylko trzeba go ustawiać pod żywioły, a ja nie za bardzo lubię takie bronie. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Widzieliście, co potrafi ten łuk w akcji. Mam nadzieję, że go sobie kupicie, bo mimo wszystko to jest jakby kolejny unikalny schemat do kolekcji. Ale czy jest dobry, no to generalnie no w mojej opinii jest taki średniawy. Da się tym pograć, ale furory nie robi. Także wiecie, o co chodzi. Jeżeli wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego. Bajo!